W Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu odbyło się dziś spotkanie z Arturem Białkowskim w ramach nowego programu Pierwszy Ratownik. W ramach tego spotkania przeprowadzono również szkolenie z pierwszej pomocy w ramach akcji Pierwszy Ratownik. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu mogli również pogłębić swoją wiedzę na temat ratownictwa medycznego, a także sprawdzić się w praktyce. Pierwszy ratownik województwa łódzkiego, Artur Białkowski. Panie Arturze, dzisiaj znajdujemy się w Ustroniu, w tak zwanej Trójwsi, na terenie OSP. Jesteśmy podczas szkolenia, tutaj szkoli pan wszystkich strażaków. Związane to jest przede wszystkim z wprowadzeniem nowego programu, prawdopodobnie od stycznia, który będzie ruszał. I może by pan coś przybliżył tutaj naszym słuchaczom i widzom, po co tu chodzi. Słuchajcie, kochani, Pierwszy Ratownik to jest program niewymyślony przez Polaków. To jest program aplikowany z Wielkiej Brytanii. Naśladujemy First Respondera, który tam działa bardzo dobrze. Chcemy to zrobić u nas, ponieważ bardzo dobrze wgrywa się to w system ratownictwa, pierwszej pomocy i bezpieczeństwa ogólnego społeczeństwa. Głównie chodzi o bezpieczeństwo nasze. Przez 10 sekund odwróciłem się od Was głową, żeby patrzeć na kartę. Miarowo 2 minuty 10 minut. Jeżeli nie mamy zabezpieczenia, jeżeli podejmujemy decyzję, że nie będziemy prowadzić sztucznej wentylacji, możemy od tego stąpić, cały czas uciekamy. Po prostu ten będzie. Dzisiejsze szkolenie ma przede wszystkim jakby rozwijać umiejętności, a także ulepszać te wszystkie parametry, które posiadają dzisiaj tutaj chyba z tego, co się orientuję, jest 7 ratowników pierwszej pomocy w OSP w Ustroniu. I to szkolenie dzisiaj ma jakby też pozwolić na to, żeby poznali te tajniki, ale także ulepszyli swoje umiejętności ratowania życia ludzkiego. Dokładnie tak. Zostaliśmy tutaj zaproszeni z tego względu, że jako pracownik Państwowej Straży Pożarnej z Ozorkowa często współpracowaliśmy z Ustroniem. Bardzo dobrze nam to ta współpraca wychodziła. Prezes zaprosił tutaj nas, żebyśmy przybliżyli program pierwszego ratownika, żebyśmy przećwiczyli sobie jeszcze raz udzielanie pierwszej pomocy, żebyśmy poprawili współdziałanie Ochotniczych Straży Pożarnych z naszą strażą, ogólnie, żeby zwiększyć bezpieczeństwo tutaj tego regionu. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić za jeden, to włączyć. Dokładnie. Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Czekam na wszystko przelec, tak? Nie, możesz robić, bo on będzie sobie gadał, ale wyczuje. Teraz przestaje, tak? Może, żeby przykleiłaby i dalej uczy się. To przerwanie na chwilę ma znaczenie jakieś. Takie, że przestaje krążyć krew i nosić tlen, czyli to nie jest dobre dla poszkodowanego. To nie jest dobre dla poszkodowanego. No ale musieli to zrobić. Musieli, no. Dokładnie.
Założeniem pierwszego koncepcji pierwszego ratownika jest też to, żeby pierwszy ratownik wyposażony był w odpowiedni sprzęt. Czyli posiadał plecak, który ułatwi mu udzielanie pierwszej pomocy. Plecak podzielony jest na moduły ratownicze. Zależnie od zagrożenia, z którym będzie się mierzył, wybiera sobie modułowo, co jest mu potrzebne. Nosze. Czyli mamy to świetnie opisane w każdej torbie, w każdym plecaku? Potrzebujemy na przykład modułu wypadek. Jest wypadek. Jedziemy samochodem. Wydarzyło się zdarzenie nagłe. Samochód, droga, autostrada, pakiet. Mamy sygnalizatory na przykład, żeby zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Ustawiamy sobie. Mamy instrukcję, co powinniśmy robić. Zbijak do szyb, żeby kogoś ratować, gwizdek, żeby być no tak, widocznym. Się ruchem kierować ewentualnie. Rękawice jakieś, czołowa latarka. Tutaj mamy wszystkie przeciwobrazkowe rzeczy. Wszystko, co jest potrzebne, żeby zapewnić nasze bezpieczeństwo. No i oczywiście zestaw pierwszej pomocy. Dodatkowo można uzupełnić sobie to o swoje dodatkowe rzeczy, czego będziemy potrzebować w takim zestawie. Wszystkie te moduły są zaprojektowane tak, żeby pierwszy ratownik nie szukał po całej dużej torbie, gdzie co może znaleźć. Napięcie, znaczy cały czas utrzymując to krwawienie, żeby taki ból się dzieje. Ćwiczyliśmy sobie udzielanie pierwszej pomocy. Pokazaliśmy, jak proste używanie jest defibrylatora AED, jak bardzo nas to prowadzi. Jest to nawigacja udzielania pierwszej pomocy. Przedstawiliśmy zestaw pierwszego ratownika, kapsułę, które powinny być umieszczane w całym kraju, w miejscach dostępnych. Mamy ich już w pierwszym ratowniku zaznaczonych w aplikacji ponad 8 tysięcy. To jest początek bazy. Tworzymy struktury, tworzymy Akademię Pierwszego Ratownika. Dzisiaj pan redaktor ćwiczył z nami. Mimo, że robił pierwszy raz, technologia, która nas sprawdzała, pokazała, że osiągnął wysokie parametry. Pierwszy raz to robiąc, dzięki nawigacji. No właśnie, bo ja dzisiaj pierwszy raz, jest okazja, to spróbuję również tak. Przeprowadzić taką resuscytację, tak? Tak. Krążeniowo-oddechową, dobrze mówię? Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, tak. Dokładnie tak. No i w sumie stwierdzam, że nie jest to jakieś trudne. Każdy się może tego nauczyć i warto by było rzeczywiście krzewić taką kulturę, że tak powiem, w cudzysłowie, pierwszej pomocy wśród młodzieży i tak dalej, a dzisiaj mamy to akurat w OSP w Ustroniu. Technologia, system kontrolny pokazał, że pierwszy raz to robiąc, bo te chłopaki, tutaj kobiety, one już to robiły, mają bardzo dobrze im to wychodziło. Tutaj pan redaktor osiągnął porównywalne wyniki, robiąc to pierwszy raz, więc dowód na to jest taki, że to jest proste, trzeba to zrobić, ćwiczyć i nie bać się. I nie bać się pomagać ludziom. Dokładnie. Nie bać się pomagać innym ludziom tak w jest. Potrzebie. Bo ktoś kiedyś pomoże nam. Dokładnie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Bardzo. Wiceprezes OSP w Ustroniu, pan Piotr Żanek. Panie prezesie, no dzisiaj bierzemy udział tutaj w bardzo fajnej akcji, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. Strażacy z OSP w Ustroniu szkolą się, ulepszają swoje możliwości, że tak powiem, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a pan tutaj jakby nadzoruje całą tą inicjatywę. No, zgadza się, to powstało z mojej inicjatywy. Szkolimy się, przypominamy sobie kwalifikowaną pierwszą pomoc. Mamy 8 druków, którzy są po kursie pierwszej pomocy i tym tutaj jeszcze promujemy pierwszego ratownika, który wchodzi powoli u nas w województwo w życie. Urządzenie do resuscytacji i możemy piersi pomóc, zanim dotrze pogotowie do nas. Straż jest przygotowana do udzielania pierwszej pomocy. Zgadza. Posiadacie urządzenie AED w swojej, tak. Że tak powiem, w swoich szeregach. Tak. I w każdej chwili, jeżeli taka pomoc jest konieczna, to mieszkańcy będą mogli skorzystać z tego urządzenia. Zgadza. Ale się. Może warto też powiedzieć, że takie samo urządzenie wisi w ośrodku zdrowia tak. W Grotnikach. No co prawda jest pod kluczem, no i w tej chwili o tej porze mamy sobotę, godzinę akurat 11:30, południe nam dochodzi, no ale tam jest zamknięte, więc pewnie ciężko się do tego urządzenia dostać, no ale to
to pewnie też jest pokierowane tym, że no, kradzieżami, tak? Ale mamy takie urządzenie i w momencie, kiedy działa ta przychodnia, to jest dostęp do tego urządzenia i w każdej chwili można też drugiemu człowiekowi pomóc. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Podczas tego wydarzenia odbyły się również wspólne ćwiczenia z ratownictwa technicznego. Podczas ćwiczeń omawiano i utrwalano również techniki cięcia samochodów osobowych, wydobywanie osób poszkodowanych z rozbitych pojazdów, a także podstawowe zasady BHP podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Do ćwiczeń również wykorzystywano sprzęt hydrauliczno-pneumatyczny, który znajduje się na wyposażeniu OSP w Ustroniu. Thank you.